Powiedz, Staszek, ile żeś dzisiaj nazbierał? A trochę. Staszek, to na zdrowie? Siło. Na raz? No. Za kogo? Za szwagra. A jak się szwagier nazywa? A nie wiem. I czasem mnie ludzie pytają, co ja na tej ulicy robię. To ja im mówię, że dziecko na raka mam chore, albo że dom mi się spalił. To trochę wrzucają do tego koszyka. Ale nie dużo. Raz taka staruszka mi nawet obiad dała, nie? No ale co z tego, jak dachu nad głową dalej i tak nie mam. Żebraków opisywał już Homer, ale ta grupa ludzi zalała wręcz Europę dopiero w średniowieczu. Wówczas żebractwo było koncesjonowane tak jak dzisiaj na przykład usługi detektywistyczne. A odpowiedni dokument można się było ubiegać z racji wieku, kalectwa lub przewlekłego schorzenia. Dzisiaj w Polsce jest około 100 tysięcy żebraków. Co trzeci to obcokrajowiec. I niektórzy z nich naprawdę nie widzą wyjścia z tej sytuacji. Raz tu na dworcu, raz przy galerii tak stoi. Po prostu no to nie tylko na idę, ale i na lekarstwo zbieram, bo to chemioterapii biorę. Tyle i tyle uzbieram i tyle do lekarza jadę i tyle wypisuję. No ta gehenna to trwa już no, ponad 30 lat. Nie jest tak źle, tylko ta straż miejska tak za nami biega ciągle i jakieś te... Co idę? Mandaty dają jakieś, nie? A czego ma człowiek płacić, jak na flaszkę ledwo starczyć może? Ale słuchaj, komu dają te mandaty? Tym babciom, co pod sklepy sprzedają jasienki? Ale nam też dają mandaty, że żebrać musimy. A jak człowiek nie wyże... A mi daj. A tobie nie dają, Stachu? A mi dają, ja nie płacę. Ja też nie płacę, bo z czego ma człowiek zapłacić? A z czego ja mogę płacić? A ja z czego mam zapłacić? A ty masz z czego zapłacić? Nie. Ja też nie mam. W Polsce walkę z żebrakami rozpoczął Jan Olbrecht, który pod koniec XV wieku zsyłał ich na kresy Rzeczypospolitej. Potem było już tylko gorzej. W całej Europie powstawały przytułki o więziennej dyscyplinie. Ale tak naprawdę liczba żebraków zmniejszyła się dopiero pod koniec XIX wieku, a po 100 latach proceder zaczął kwitnąć na nowo. Dzisiaj tych osób nikt już nie zakuwa w dyby, za to istnieje szereg różnych instytucji, które mogą pomóc znaleźć wyjście z trudnej sytuacji. Między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym osobom, które uprawiają, dopuszczają się tego procederu, proponujemy bardzo różne formy wsparcia. Od poradnictwa po pomoc finansową. Jest bowiem tak, że na terenie miasta Wrocławia każda osoba, która wymaga jakiejkolwiek pomocy, bądź to finansowej, bądź rzeczowej, w ograniczonym zakresie może taką pomoc uzyskać. Czy można uzyskać tyle, ile z procederu żebractwa, tego nie wiem. Natomiast na pewno można uzyskać pomoc, która pozwoli zabezpieczyć te podstawowe potrzeby. Możemy przyznać zasiłek celowy w związku z koniecznością wykupienia leków, czy zaopatrzenia się w żywność, ale również w formie rzeczowej. To są paczki żywnościowe, bony żywnościowe. To jakoś tak jest, że jak człowiek raz na ulicę wyjdzie, to już chyba nie wraca więcej do domu, bo... No bo jakie są wyjścia w życiu? To człowiek raz ma... Ja nie wiem. A pod górkę, raz z górki. Ale kto przyjmie do pracy takiego? Nikt. Nikt nie może przyjąć i człowiek by chciał mieć nawet dom nad dachem, ale co powie, że pracownikiem będzie dobrym, ale na dworcu mieszka? Ogromna część osób żebrzących to ludzie bezdomni. Nie wiadomo, ilu dokładnie ich jest. Szacunkowa rozbieżność jest bardzo duża. Od 30 do 300 tysięcy. Ale we Wrocławiu mogą znaleźć pomoc w schroniskach, w domu socjalnym czy w noclegowni. Przez naszą placówkę rocznie przebije się ponad 1000 osób, 1000 mężczyzn. Są to osoby, które potrzebują na szybko pomocy. Taką pomocą, którą my udzielamy, to jest przede wszystkim przenocowanie ich, wydanie im łóżka, materacu, jeżeli jest taka konieczność. Panowie również u nas mogą skorzystać z łaźni, z pralni, mogą wyprać swoje rzeczy, mogą dostać nowe rzeczy. W naszej noclegowni również przyjmują pracownicy socjalni Zespołu Spraw Bezdomnych i Uchodźców Wrocławskiego MOPS-u.
I tutaj panowie mogą zostawiać się od zasiłki celowe na takie rzeczy jak lekarstwa, wyżywienie, odzież. Nasze towarzystwo prowadzi akcję Dworzec, to jest jedno z naszych schronisk, konkretnie Szczodre. Jeździ praktycznie codziennie i osoby z dworca zachęca, żeby spędziły tam u nich czas, to znaczy zamieszkały u nich w schronisku. My, jeżeli jest zima, rzeczywiście też chodzimy i kontrolujemy to właściwie, co się dzieje tam na dworcu. Osoby, które wymagają już takiej pomocy, są kierowane tutaj do nas. Jest ciężko je zmotywować do zmiany swojego dnia codziennego. Przede wszystkim uzależnienie od alkoholu ma tutaj wpływ i osoba, która jest pije i jest w ciągu, nie zawsze chce skorzystać. Natomiast rzeczywiście, gdy już ten stan fizyczny jest tak bardzo posunięty, wyniszczenie tego organizmu, no wtedy jest łatwiej.